Jest 18.30 i to główne wydanie Obiektywu. Karolina Karejwo-Kaczyńska, witam Państwa. Na język migowy tłumaczy Izabela Cimoch. Zobaczmy, co przyniósł dzień. Ulicami Białegostoku przeszedł 21. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Iść fajnie, tylko raz na rok. Dużo wsparcia w środowisku naturalnym, w środowisku rodzinnym, w tym środowisku lokalnym. Osób przeszło ulicami Białegostoku w 21. Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. I choć przez lata świadomość społeczeństwa się zmienia, to niezmienna wciąż jest potrzeba akceptacji. Tradycyjnie przez samo centrum miasta. Choć sami być w centrum zainteresowania nie chcą, a jedynie lub aż ramię w ramię wśród innych. Wyjść bardziej do społeczeństwa, no żeby, bo tak nie można ich zamykać przecież. Jesteśmy w społeczeństwie i chcemy funkcjonować w tym społeczeństwie, że mamy swoje potrzeby, lubimy się spotykać z ludźmi, lubimy być razem. Dużo ludzi jest, dużo ludzi, ładna pogoda. Dopisuje, to jest fajnie, tylko raz na rok. Raz w roku razem pokazują to, z jakim życiem mierzą się na co dzień. Tomek z mamą idą w pierwszym rzędzie. Pani Ewa zabiera syna na marsz, odkąd był przedszkolakiem. Dziecko na wózku jest w tym środowisku, uczestniczy, ma wiele potrzeb, kształci się. Tak samo niepełnosprawni chodzący, radzący sobie. Także też chcą pokazać się, że jednak są. Są i dziś swoją obecność zaznaczali bardzo wyraźnie, wspólnie z rodzinami, opiekunami, terapeutami. Te dzieci nic nie zrobiły, bo się tylko urodziły. To jest najważniejsze. Mają humor, mają poczucie rytmu. Choć to nie tylko okazja do okazania solidarności i wspólnej zabawy, ale też mówienia o potrzebach i obawach osób niepełnosprawnych. Przyszłością jego, tak. No tak, zabraknie, taty nas zabraknie. 24 godziny na dobę, bo wciąż jest, trzeba być, bo właśnie on sam nigdzie nie pojedzie, sam nigdzie nie pójdzie. Małe placówki, jeżeli już placówki, dużo wsparcia w środowisku naturalnym, w środowisku rodzinnym, w tym środowisku lokalnym, żeby te osoby nie były zmuszone do tego, żeby z tego środowiska wychodzić. Pomocą niepełnosprawnym i oddechem dla rodzin są też centra opiekuńczo-mieszkalne. W regionie są dwa, w Daniłowie Dużym i Trochiczynie. Dwie funkcjonujące, natomiast bodajże 6-7 powstaje. Mamy je zakontraktowane, część będzie w zasadzie w tym roku mogło podjąć już swoje funkcjonowanie. Takie placówki powstaną m.in. w Kolnie, Stawiskach czy gminie Perlejewo.